dzisiaj razem z Kitkiem kontynuujemy serię otwierania jaj zwierzaków w Minecraft. Pierwsza część była u Kitka na kanale, także koniecznie sobie zajrzyjcie. Tu sobie zajrzyjcie! Ale najpierw, jak się jakiś zabłukany słodziak szczymnie nie subskrybuje, ma teraz czas nadrobić i dołączyć do Kitków i Muffinek. Ale i Kitka. Tak. Kreatywnie. Tak. Przypominam również o łapkę w górę, ponieważ każda łapka w górę przyczynia się do kolejnego odcinka Minecraft tym razem. Ani na kanale. Bo Kitek kupi mi komputer i się bijecie dużo łapek w górę. Co ja powiedziałem? Dlaczego? Ale tak, niech będzie. Jeżeli spodoba wam się Minecraft, postanowiliśmy, że kupimy Ani komputer. Tak. Żebyśmy mogli razem grać w Minecraft. Będę wróżką. Także kciuk w górę, a my zaczynamy. No. No dobra, Kitek, wtedy otworzyliśmy mnóstwo jajek u ciebie z różnymi słodziakami. Najbardziej podobały mi się te takie jakby elfy. Jakie elfy? No takie były małe, takie latające. To były złe! Nie możesz lubić złych rzeczy w Minecraft. Ale są ładne! Ale to nie zmienia faktu, że to były złe. Zobacz, i aseloty! Ale to, że zaczęły wszystkie ze sobą walczyć, to już nie było miłe. No dobra, w każdym razie pokazuj mi teraz resztę jajeczek i mam nadzieję, że trafimy jeszcze na górzego. To. Tak. Oj, za dużo. Dobra, to zaczynamy od pierwszego. Tak, właśnie od tego. To będzie po prostu... Ejka! Ojeju, jakie one są słodkie! Patrzą się na... Czemu one się nas patrzą? Bo się zastanawiałem, co my tutaj... One się zastanawiają, skąd się wzięły. Owca z jajka, rozumiesz to? Okej, właśnie. Dobra, to w takim razie teraz to. A nie lecimy po kolei, żeby się nie pogubić? Nie, ja chcę teraz to. Świnka, no właśnie dlatego chciałam, no. Team Świnka! Jakie one są słodkie! Jeśli ja będę miała swoje konto i bijecie dużo łapek w górę, to założę swoją hodowlę świnek. Ale przecież ty nie będziesz ich potem... Będę wróżką. Okej! Okay. Z moimi świnkami. To teraz ja wybieram i wybieram to, żeby się nie po... Królik! Ale on jest czaderski! On kubkę zrobił, przepraszam? One kubki robią! Co? Nie, po prostu chodzą mi się, ziemia rusza, to... Ania! Wybacz. Następne. A, zwykły konik. Więc mogą być różne kolory koników. A jest różowy? Nie, takiego nie widziałem. Okej. Okay. Możemy spróbować. Nie, ale są małe. Z jajeczka wychodzą małe i duże, czy one się tak na już? Poczekaj, jak zrobię tak, to jest duży, a jak nacisnę na niego, to wtedy wychodzi mały. W ten sposób. Następny! Tak. A. O nie, ja go nie lubię. Czemu? Ale teraz jesteś bossem, więc on tak, teraz oni mnie kochają. Nie. W ogóle jest śmieszne, że ty nie możesz na niego patrzeć, a on się gapi na ciebie. Tak, to jest... Nie, można. Jest jeden sposób. Musisz założyć dynię na głowę i jak złożysz dynię na głowę, to w tym momencie... Kojarzysz z zakonem... Jesienna dynia! Tak. No to idealnie, tematycznie. Następny to utopiec. O. Czyli zombiak, który za dużo O nie. Golem! Czy on ich tutaj... Czekaj. Zrobimy tak, naprawimy golema. Weźmiemy żelazo. Ale co ty chcesz mu zrobić? Patrz. On jest zepsuty. Widzisz, jaki jest połam... Łapasz. Gdzie? No, tu widzisz, tutaj ma takie rysy po walce. Aha. Już nowiutki jest. I ta znowu będzie mógł mi tak przeganiać wszystkie zwierzaki. Dokładnie. Czy tu kubka leży? Jak kubka znowu? Wszędzie. Tu nie ma żadnej kubki w tej grze. No dobra, dalej. To było? Osiołek, cześć! Jak osiołek ze szulejka? Zobacz, jak macham. No, machał przed tym. No nie jedz! Jak się skrępował. Ej, zobacz, on tak sunie. Niebieskiej kapi końca, niebieskiej kapi końca. Pan delfin! Ale on też potrzebuje wody. Nie na ognisku, nie może być wędzonym. Znaczy wędzonym. On sobie skacze, on się cieszy, że to jest. A, i ostatni, ja wiem co to będzie. Ja coś czuję. To jest największy przytulak. Przytulak. Tak. On kocha się przytulać. Puff. Tak. Ale patrz, na przykład. Widzisz? Nie atakuje go. Creepera nigdy nie ruszy. Boi się go. Nie wie się, bo on idzie i puff! Wszyscy się boją creepery! Tu już wszystko to mieliśmy. Kładamy to do skrzyneczki. Dostało nam jeszcze tyle. Robimy to całe zoo. Patrz, kowal. Gdybym ja teraz była wróżką, to by wszystkie mnie kochały. A w ogóle gdzie moje różowe gadki? To nie jest ten świat, kochanie. Nie, to jest bajka Muffinki. Dobra, różowe gadki, szybko. Nie, dobra, to już otwieraj. To jest szkielet. Nie pytałam. Patrz. Nie pytałam. To jest szkielet, który za dużo czasu spędzi pod wodą. Czemu do mnie strzela? Nie, on strzela chyba do tych. A, oni uciekają stało od niego. Się po drodze. To nie fajne. Ten co był w neterze? Tak. One są ładne. One można, są bardzo ładne. Bo na nich można założyć siodło i na nich można jeździć. Jak się odwrócisz, to on jest uśmiechnięty. Że tak? Teraz byś tak ekranem, wiesz. Różowy! Delfin! Różowy jest delfinek. Ej. Co jest za mięso? Zobacz, on podrzuca sobie mięsko. Skąd to mięso się wzięło? Pewnie ktoś coś tego. O! Lama. To jest lama handlarza, tego co wtedy przed tą znikł u mnie na odcinku. Ale ja wiem, bo mieliśmy przecież już ją. Słodziak.
Co to jest? To jest piglin. Zdążyłam zobaczyć. Ej, no weź golem, odsuń się, ja nawet nie widzę tego, co on mi pokazuje. To jest świnka. O, duża świnka. Ale golem nie lubi świnek. Nie, moje świnki były ładniejsze. O, co, boż, jaki uzbrojony, cały w złocie. Wielki pojedynek. Kto wygra? Ja wiem, kto wygra, to jest pewne. Ja. O, jak go podrzucić? Co to jest? A, to też jest zombiak, tylko że po prostu z innego biomu. To jest z pustyni. Okej. Okay. Jaki fruwający skrzat. No tak, super fruwający skrzat. Golem. Trzeba naprawić golema zaraz. Nie, no bo on wszystkim bije. Zobacz. Co? To on przyzywa, o, ja, widzisz? To taka ja. To taka ty, tylko że on jest zły. I zobacz, a wiesz co to jest? No. To jest totem nieśmiertelności. Jak go masz w łapce i padniesz, to się respisz z powrotem. Okay, dobra. Co to jest? Pluskwa. Co to jest? Ej, ja nie mam żadnego pojęcia, co to jest. A jest podpisane. Endermita? Enderman? Ej, nie wiem, co to jest, poważnie. Poproszę dalej. To są robaczki Endermana prawdopodobnie. Poproszę dalej. To jest jeden z bossów. To jest rybka. To jest jedna z bossów, który Atlantydę broni. Myślałem, że jakiś odkurzacz. Co? Ty? Też jej nie lubi? Ten golem to naprawdę nikogo nie lubi, ale on już nie wytrzyma długo. No i dobrze. Jak go goni? Okej, dalej poproszę. To jest wtedy alpaka. Zlama. No dobra, dalej poproszę. Jeszcze zostało tyle jajek. Brać? No tak. No nie. Co to było? On chyba to... Kolemek padł! To dobrze. Patrz. Bo nam przepraszam. O, to jest jakby taki... Nosorożec. Nie. Żubr? Żubr? Na żubr to mi nie wygląda. No to jest żubr. To nie jest raczej żubr. Ty się nie znasz. Ale to on nie jest dobry. Dalej. Mocny. Ja nie mam jakiegokolwiek. O, ocelu. Czyli taki kotek, ale czemu jest taki mały? O, to kolejny golem. Ty, pokonał go! Kto wygra? Nie wygra. To jest rozdymka. Ona... No, ale ona jest taka mała. Nie, ona nie jest taka mała. Trzeba ją... Rozdymać. Tak, i ona sobie robi tak... Poważnie, no nie śmiej się. Jak rozdymki z Lego, którą składaliśmy na odcinku, który wyświetla wam się proponowany. Do wody wsadziłaś. Rozdym. Weźcie coś, zróbcie. Nadymcie się! Jesteście rozdymkami! Dalej! Dalej! Szkielet konia, tak? To jest konik. To był konik. Czemu on to siodło? A, z tego mamy siodło, okej. Okay. Z tego. Dalej. Rozbójnik. Nudny, dalej. Czemu on na mnie patrzy? On jest nudny. Grzybowa krowa? Tak, to jest grzybowa krowa. A wiesz, co jest najpiękniejsze? Bo krowy w Minecrafcie można doić. Ona daje grzybową zupę. Możesz normalnie podejść. Czemu stupnie? To jest chmurka, tak zwana. Ona jest tam na niebie? Ona lata. To jest gast. Ej, normalnie wygląda jak... No to co parzą w wodzie. Meduza! Tak! To gwiazd! Tylko, że one są... One nas nie lubią. Jakbyśmy nie byli bogami, czy tam jak to się nazywa na kreatywie, to... Phantom. Phantom to jest chyba też latający mobek. Jak smok! Jak wydresować smoka? Dobra, to jest ostatnie jajeczka. Szybko, szybko, szybko. Dobra! Szybko. Tu. Jeszcze chyba będzie. Dalmatyńczyk! Weź dalmatyńczyk! Masz. I zaczniemy od niego. Panda! To niezły dalmatyńczyk. Orki. To takie panda. Patrz, a to będzie mała panda. Co? To jest brązo. Brązowa jest! Jaka jest szansa na brązową pandę? Gdzie jest brązowa panda? Dajcie. Ale ona się urodziła. Ale już nie ma dużej brązowej pandy. No ale nie było tak, to jest dużej brązowej. Chyba tylko mała. A się zastanawiam, czy są duże. Matko. Jak urośnie, będzie duże. Ile pan? Jestem w pandowym raju. Proszę dalej. O, zwykły szkielet. To jest ten, co mieliśmy z automatów. Dokładnie. Z kulek automatów. Dalej. Thank you. Popularny. Hejka. Ciekawe, czy się lubią. Się okaże. Lubią się. Mi się lubią. Jak to mają się mi się nie lubić? Dobra, dalej. Jakiś komentarz do tego? To jest slime. Slime. Fajnie. Dobrze, to fajne. To jest slime. Tak, o, już... to jest twój ulubiony potworek. A już on był. Ale nie, to był tamten, był jaskiniowy. To jest zwykły. Okej, okay, modzie popsowe już mamy, dalej. Kałamarnica. A one są fajne. Tylko one potrzebują też wody. Rozdymka! Zobacz, widziałaś przez chwilę? Rozdymała się! Najadła się. Ta z fioletowe? O tym ci mówiłem. To jest shulker box. Tam jest mobek. Czy coś jak... to jest skrzynia. Muszla? Tak, można z niego zrobić taką specjalną skrzynię. Perła. A papugę można nosić na ramieniu w Minecrafcie. Fajnie. Trzeba jej dać nasionka. Ostatnie. O, i to jest świnka. Tylko taka... To jest świnka, hoglin, tak zwany.
To jest mocna świnka, taka wiesz, taka o, świnka, taka mocna. No, aha. Ale zostały nam ostatnie 4 jajka, więc odlecimy kawałek, bo już się to zrobił taki zwierzyniec. Co tu się stało? Zobacz, a... Dobra. No to biją. Ostatnie. Ostatnie. Kończymy Odynia. To z muł. Właśnie chciałam powiedzieć. Okej. Okay. To jest świecąca kałamarnica, którą można... Glitter. Ona ją całuje. Tak, dokładnie. Koza! Oj, jaki koziołek matołek. Myślałem, że... Co tu się dzieje za imprezę? No ostatnie. I ostatnie już! To jest strażnik. No, ja rozumiem. Czyli to są te małe, które bronią wszystkiego. Mi najbardziej podobały się oczywiście pandy, króliczki, finki, ramy, owce, tak delfinki. Tak więc pierwszy raz zobaczyłaś wszystkie możliwe moby, jakie są w Minecrafcie. Teraz już będziesz wiedziała, jak co wygląda. Jej, mniej więcej. Jak chcę tu zamieszkać. Tutaj? Tak. Możemy ci stworzyć kreatywę i będziesz mogła sobie wybudować własne zoo. Mam nadzieję, że taki filmik wam się podobał. Koniecznie zostawcie dużo kciuków w górę, żeby Kitek wreszcie kupił mi komputer. Tak. A my, słodziaki, widzimy się w kolejnym filmiku, który będzie u Kitka na kanale, także koniecznie sobie zerknijcie na opis. A wszystkim dziękuję za oglądanie.